witam. Dzisiaj zrecenzujemy sobie krótkogłośnik JBL Charge 3. No więc tak, szybkie omówienie. Głośnik posiada dwie membrany pasywne po bokach, w środku dwa głośniki. Z tyłu jest taka klapka i pod nią jest oczywiście, jak wiadomo, wyjście na mini jacka, port ładowania, bo głośnik też służy jako powerbank, i gniazdo do ładowania samego głośnika. Na górze mamy przyciski. Przycisk parowania Bluetooth, przycisk zmniejszania głośności, włączanie, wyłączanie, JBL Connect, zwiększanie głośności, play, pauza albo odbieranie połączeń. Krótki test. Tak wiem, hasło bardzo fajne. Odgłośnimy sobie na 100%. Głośnik ciągle słychać. Głośnik słychać znakomicie ciągle. Zrobimy sobie teraz bardzo krótki test zasięgu. Dobra. Telefon mam przy sobie. Ciągle idziemy. No to jest już z 50 metrów, żeby nie skłamać. Głośnik dalej gra. Może słychać? Nie wiem, czy to będzie słychać, ale głośnik ciągle gra. Zmieniłem troszkę miejsce nagrywania. Ach, to słońce. Zmienimy teraz sobie jeszcze troszkę scenerię. Lokalizacja uległa zmianie. Ja sobie tu teraz ładnie usiądę. Zobaczymy sobie, co potrafi ten głośnik w takim oto wyciętym lesie. Słychać go bardzo ładnie.
Zmieniamy jeszcze piosenkę. Wybaczcie za mnie, czy jest jeszcze ręce, ale jest naprawdę zimno. Teraz krótkie podsumowanie. Według mnie głośnik bardzo dobry, warty swojej ceny. Ja zapłaciłem za swój egzemplarz 710 zł. Jest gwarancją na 3 lata i ubezpieczeniem przed kradzieżą. Co mogę jeszcze o nim powiedzieć? Jest naprawdę wodoodporny, bo to sprawdzałem. Teraz niestety nie mam warunków, żeby to sprawdzić. Ale muszę wam powiedzieć, jeżeli ktoś waha się, czy kupić ten głośnik, warto. Ja mówię, że warto. Trzymam bardzo długo. Jest jeszcze bardzo ładnym powerbankiem. Gra bardzo czysto, głośno. Basy ma nawet dobre. Niskie tony tutaj naprawdę są znakomite. Głośnik troszkę przesteruje, trzeba mu przyznać, no ale wiadomo, każdy sprzęt przy 100% będzie nam przesterował. W każdym razie polecam naprawdę bardzo gorąco, bo to jest głośnik warty swojej ceny. To na tyle dzisiaj. No, do zobaczenia.